W tej chwili jesteśmy w połowie drugiego turnusu. Uczestniczy w nim, podobnie jak w pierwszym turnusie, ponad 30 dzieci. Czynna jest również świetlica w Łazach, w której uczestniczy codziennie około 20 dzieci. Myślę, że te działania gminy, które w tym roku są połączone z działaniami Stowarzyszenia Razem, podobają się Państwu, przysyłacie do nas swoje dzieci, akcja nasza ma Wasze poparcie i chcemy to dalej kontynuować. Przez 3 lata w organizacji Półkolonii pomaga nam młodzież ze Stowarzyszenia FUF, którym w tym miejscu serdecznie to dziękuję. Opiekują się dziećmi, które uczestniczą w półkoloniach, zdobywają w tym czasie doświadczenie, kończą kursy pomagające w takiej opiece. I myślę, że w przyszłości tej młodzieży bardzo będą te zajęcia pomocne. Chcę powiedzieć kilka słów. My słuchamy, a ty mów. Widzimy tu piękną pracownię komputerową, tylko jest ona w tej chwili, kiedy trwają półkolonie, pusta. Dlaczego? Ponieważ staramy się, żeby zajęcia, które tutaj na półkoloniach oferujemy dzieciakom, stanowiły alternatywę dla spędzenia czasu przed komputerem i telewizorem. To najczęściej dzieciaki robią po zajęciach w domu, a tutaj spędzają czas aktywnie, bawiąc się z nami. W tym roku na półkoloniach poznajemy właśnie braci Grimm i właśnie Andersena. Wiesz, co lubisz robić? Mieszkam w żółtym domu. W żółtym domu? Tak. I pan Pinosie. Dużą zjedzają. A ty jak spędzasz czas na półkoloniach? Bawiąc się w piasku, wystać się na postawce. Nazywam się Paulina Pinkowska, jestem uczennicą liceum imienia Fryderyka Chopina w Sochaczewie. Należę do grupy wolontariatu o nazwie FUF. Na półkoloniach pomagamy i organizujemy dzieciom czas. Tegoroczne półkolonie są pod tytułem Bajeczne półkolonie. Na pierwszym turnusie główną atrakcją było spotkanie z panem Andersenem oraz noc półkolonisty, a wcześniej zrobiliśmy również przedstawienie w grupach. Każda grupa musiała przedstawić jakąś bajkę.